Witam was, kochani, już w 9 odcinku z Dead in Bermuda. Pani Alice ma... Raz, że ma dziwne statystyki. No kurde, by się przydał ten Firestone. On obniża tam chyba o 30. No to ma level, kurde. Positive mind, depression, szybko spada. Medicine skills, upon running, fatigue decrease. Z snobem. Niczką, kurde. No nic. Czy ja potrzebuję dać jej w te punkty? Bo ona ma cooking, ale cooking by się zajmował, kurde, nasz przyjaciel. Nasz przyjaciel Yuri. Exploration sama wbijam. Myślę, że harvesting jej wbijemy. No, ale kurde, ona ma dopiero level 4, więc... Dobra, Alice, wszystko fajnie, ale musisz z kimś pogadać. Tylko, że to jest pierwszy dzień. Kurde. Chcę, żeby ktoś połowił, tylko że gdzie Jacob ma depresję wysoką. Ajajajajajaj. Dobra, trudno. Jakoś przewidujemy to. Tak, ty masz tę możliwość up and running? Tak. No to elegancko. No to uwaga. Tak! Tak. Jest. Pięknie. Jacob i Julia chyba ma. Dobra. Mega. Mega, 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 mega. Możemy zrobić ten dry rack, ale on na razie jest niepotrzebny, bo i tak wszystko wyżywamy, że tak powiem, na bieżąco. Dziewczyny tutaj. Dziewczyny. Się dogadały elegancko. Dobra, fajnie, fajnie. Wszystko fajnie, ale trzeba by zacząć, kurde, działać. Injury, można się nabawić. Nie szkodzi. Nie szkodzi, nie szkodzi. Od 4 do 10. Julia ma chyba, nie? Zaraz. Nie, nie, nie. No, no cholery. Anty ma 51, zobaczcie, od... Nie, no też od 4 do 10. No ale dobra, zobaczmy. W takim układzie z rybek możemy zrezygnować, tu natomiast hunger, fatigue. Bo nie mamy nic, nie? Tutaj chyba nie. Nie, nie mamy, mamy tylko żywność. Alice, wiesz co? Alice sobie też odpocznij. Ty jesteś z hunger, wiesz co? Dziewczyny, wszystko rozumiem. Bardzo mądrze i dobrze, ale trzeba, kurde, niestety zacząć działać z tym. Scratching. 30 eksploracji, ale mamy 85, to może akurat wbiją, ci zrobią, tylko to jest drugi dzień, znaczy drugi termin. Tutaj potrzebuję, żeby dziewczyny coś wynalazły. Nie wiem co jeszcze, ale coś na pewno. 68. Jak stoimy z wodą? Wiem, że tak chcę. Trzeba będzie, kurde, jutro zacząć działać. Ponieważ tutaj można wynaleźć też takie stanowisko do leczenia, taki namiocik. Właśnie na nim mi zależy, ponieważ mamy dużo ludzi chorych. Fishing hobby! Ej! No to kurde, Bobie. Hunting. 9. Można, można. Level 6. Zmniejszenie. No trochę tutaj injury, ale to nie ma problemu. No właśnie, nam chodziło, żeby znaleźć jakiś nowy obszar. Który to obszar? Będzie można zwiedzić, może coś tam znajdziemy. Dobra. Słyszałam, że kaszlesz.
Zresztą, ja mam to na... Ja mam te środki medyczne na specjalną okazję, ale nie mów nikomu. O, elegancko. Hunger. Ale mamy mięsiwo. I to sporo mięsiwa. Dlatego właśnie mówiłem, że trzeba jak najszybciej je znaleźć, ponieważ widzicie, ile można znaleźć więcej, że tak powiem. Ten sickness rośnie. No muszę go teraz użyć. Może nie wszystko, ale... Ale część na pewno, żeby się nie zmarnowało. 37. Dobra. Tak to zrobimy. Jutro będą Jacob z Julią hantować. Fatigue Depression. Depression i Fatigue. Dobra. Depression Fatigue. Ty się znasz na harwestowaniu. Ty się znasz na Fatigue i Depression. Nie, na Fatigue się znasz. Julia ma poziom. Wszystko, kurde. Ta blaszka. 70. Stealth na 90 masz. Exploration, scavenging ty masz, nie? Hunting. Moja miła. Tu nie ma co się zastanawiać. Za długo. Mamy miejscówkę. Drink water, fill one empty bottle. Tutaj. To czasami działa w różne strony. Z tego co pamiętam. Gdzieś to widziałem, gdzieś to pamiętam. Że masz napić tej wody i ona albo zwiększy wam sickness, albo zmniejszy. Ale można też uzupełnić buteleczkę. Ała. No właśnie, healing water mam. Czy komuś mogę go dać? Healing water minus 20 sickness. Tak jest. No dobra, no to kurde, trzeba to użyć, nie? Dobra, no warto by to użyć, bo tu sickness 43, 49. Dobra. Czy można użyć tego w ogóle jeszcze, nie? Można się kogoś wysłać. Nie wiem, kogo sypię. 219, 86, 37. Ile go wyślemy? Zobaczymy, co się stanie. No, ten... Wiadomo. Tak. Ej! O kurde, czasami to rośnie właśnie. Czyli to ma jeszcze lepszy. No dobra, kurde, Yuri, w takim układzie jak ty jesteś taki już cały up and running. W sumie to się nie skupię na niczym specjalnym. Wytłowicie. No dobra. Może coś się uda zrobić. No, come on. Tak, doktor mi teraz musi niestety iść spać. Za chwilę. Dwie rybki. O! Nie szkodzi. No, tak sobie, ale drewno się przydaje. No dobra, kurde, Jacob ma level. 10 punktów ma. 46, to jemu ostatnio wbiłem, nie? Żeby miał 10 punktów. Hunting.
teraz wszystko w handlu nie działa. Musimy zastanawiać nawet za długo. Dobra. W takim układzie, Yuri, wiesz jak jest, musisz gotować. Pani Winters idzie odpoczywać, ty natomiast tutaj. Ty wy tam spoko. Depression. No. Iliana, ostatnie, że tak powiem, pyknięcie. Yuri, gotuj, wy tu odpoczywacie, wy odpoczywacie, ty gotuj. Znaczy, ty łowisz rybkę, zwaną mięsną jakąś rybką, jakiegoś zwierzaka z dżungli. O! I właśnie, można robić to, co mówiłem. No, elegancko. Odmęczenia rośnie, ale to kurde. To nic. Secretive. A, że wolniej. No, ale to nie jest jakaś taka wielka strata. No. Ale fatigue też nie idzie. Zmęczenie. Tutaj zmęczenie trochę też, ale nie aż tak. Dobra. Więc Alejandro, jak idzie sytuacja z Dr. Winters? Jaka sytuacja? Jest jakiś problem? Nie, 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 żaden problem. Właśnie leży w tą stronę. Co? Okej, nie bardzo czaję, o co ci chodzi, ale jeżeli jest jakiś problem, pozwól, że przedstawię ci samą sytuację. Ty, Bethany, wielkie wesele, dużo dzieci. Co? Zjadłaś jakieś dziwne grzybki, Alice? Cece, graj głupiego. Mój nos nigdy mnie nie zawiódł. Przewidziałam Rosemary i George'ową dwójeczkę, że tak powiem, parę. Tak, jeszcze zanim się kurde spotkali dawno temu. Tak, jesteś wiedźmą z Kanady? To coś dziwnego. Alejandro, Alice... Alice the Press... A, spadło! No to dobra. Tutaj hunger, fatigue rośnie. Ale kurde. 49. 41. No sickness rośnie, no ale kurde, co zrobię? No. Uwaga na ogień. No to co, Bobby? Go fishing. Go hunting. Go... fatiguj. Dobra, tego nie musimy na razie robić. Ma 40 minut. 6 minut. No to trochę kurde potrwa. Depression i fatigue. Ale czemu depresja ci wskoczyła, skoro kurde byłeś przecież, Yuri, po tą wodę? To jest dziwne dla mnie. 100%. A w sumie nie skryć się niczym szczególnym. Wodków mamy chyba. W głównej mierze trzeba się skupić, znaczy w głównej mierze mamy właśnie tę sytuację zrobioną. 4 rybki, milion mięs. No właśnie, mówiłem. Także to jest, sprawa jedzeniowa jest zrobiona, więc warto, myślę, powoli. Chyba nie założyłem. Więc to jest spoko.
No, z harvestingiem trzeba by się zastanowić. Zawsze, żeby tutaj były dwie osoby przynajmniej. Wydaje mi się, że muszą to być osoby, które się lubią. Wtedy oni tam lepiej działają. Zobaczcie, tu mają na 4 serduszka. Więc spoko. Dobra. Cyk. Alice. Chodź tu. Depression fatigue. Depression fatigue. Pogadajcie sobie. No w sumie wy też. Tam z depresją. Spoko, ty tu. Wiesz co, Yuri? Ja wszystko... Chociaż... Tak. Fatigue, depression. Dobra, ty też idź tu. Bo i tak nie potrzebujemy teraz łowić. Fatigue, depression. Dobra, zróbmy tak, taką akcję. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko posiłki będą. To też spadło. Tu też. To elegancko. Tu luzera. Tak sobie. Curious. Progress faster. A charakter lepiej. Hey. Ładnie, ej, nie wiem, co to. No i dobra, kurde, mamy ten. Nie zniosę tego więcej. Jak mamy przetrwać? Aha, że jedyny, który zna się na przetrwaniu, nie można mu ufać. To jakiś psychopata. Ale nawet jak przetrwamy, to jaki z tego, tak powiem, co dalej? Nie widzę możliwości wydostania się z tej wyspy. Jesteśmy uwięzieni. Nikt do nas nie przybędzie. Całe życie... Co? Całe życie jak głupek pracowałem. I myślałem, że przez chwilę pomyślę o sobie, ale nie. Nie bardzo czaję, o co mu chodzi. W każdym razie jesteśmy doomed, depression skoczyło z zera na miliard i tyle, ale mamy przynajmniej posiłki. Jeszcze 45, 30, nie wiem, czy 39, czy 30 chyba. Dobra. Ryby jeść, czy co z nimi robić? No i tyle, dobra. Kochani, trzeba się skupić na owocach trochę. Ja rozumiem wszyscy, że tam zmęczeni, czy jacy, sickness fatigue, wszystko czaję, wszystko rozumiem. Gdzie jest nasza? Jest. Owocki. Ty sobie odpocznij. Ty masz depresję. Ty możesz sobie posiedzieć z kimś, kto ma wysoką depresję, ale na pewno nie z Bobem. Bob nie ma depresji. Jacob. Ty też nie masz depresji. Hops. Jak ten Luke się czuje? 83%. Linkę zużyjemy. Zmęczony. Ty miałeś być harvesting, nie? Albo scavenging. Tylko ty będziesz zmęczona za chwilę znowu. Dobra, to przeszukuj. Znaczy nie przeszukuj, tylko rób dalej. No, chłopaki. Tu nikogo nie ma. Jedną rundkę możecie zrobić, nie? No i tyle. Coś, żeby wynaleźć dalej. Tu się mało męczy. I tylko zmęczenie. Jest brane pod uwagę. Trzy rybki. Tutaj 5 mięska. No to 8, no to elegancko. No i w następnym, że tak powiem, następnej turze sobie odpoczną, czy coś tam mogą robić. I tyle.
Wiem, że przeczesywanie dżungli zaniedbałem, ale no w tym momencie prześlę na to. Zastanawiam się, czy kogoś nie wysłać na picie wody. Bo to nie będzie wcale głupi pomysł. Jako, że mamy już... no, ogarnięte jedzenie, nie? Piąty... Trzeba coś tutaj dać w coś. Czy co, w ten scavenging może? No, to się sprawa rozwiązała. Dobra, jak wygląda sytuacja? Kto ma najwięcej tu? Jest najbardziej i Alejandro, dobra. Wszlimy ich do dżungli. Alejandro i Julio, uwaga. Ejo. Połowy królik. No właśnie. Oż, mordę kopany. No właśnie o tym mówiłem, że czasami jest źle. Dobra, ktoś z tobą będzie musiał posiedzieć i to będzie Jacob. Bob, co ty możesz kurde robić? Czy ty robisz ryby, czy co ty robisz? Exploration 22, harvesting, wiesz co? Może harvesting? Ty sobie odpocznij. Chłopaki. Depression spoko. Depression rośnie. Zmęczenie. No dobra. Także tak to jest, kurde. Czekaj. Depression fatigue. Tak trzeba to nie zrobić, bo przecież mamy... Musimy jakieś jedzenie, kurde, na jutro zrobić. No dobra. Ale myślę, że Julia dostała za karę. Jest taka dziwna. Przynajmniej się polubili. Drewienka, jeden kamyk i kilka roślinków, ale to niedużo niestety. No nic to. No to znamy to. Tutaj się... O kurde, tu się masakra zrobiło. A już spoko. To masz 18, 18, 20, 22, 18, 18, no i dobra, dobra, ważne, że mamy owoce, właśnie na robienie wody, tak, w sumie to o to chodzi, sickness. Depression, sickness, hunger. Chyba, żeby panią tą wysłać. Jeszcze dwa razy. Teraz może będzie miała plusy. Nie wiem, czy o co tu chodzi. I? Kurde. Nie wiem, czy to są... Nie są te ostatnie jakby. Wiecie. Jako, że złe, nie? Już. Mówimy coś, czy nie? Nie wiem, właśnie. Coś mówimy, nie? Coś sobie mówimy. Ty nie możesz alone być. To weź gdzieś coś porób.
Jak wy się robicie w ogóle? No, całkiem nieźle się robią. Dobra, teraz musimy połowić, poszukać. Masakra. Rybki. Mięska, no ale to nie szkodzi. No to zmęczenie rośnie, ponieważ ona ma mało skalenia. Co tu mamy tutaj? Nie wiem. Miejscówkę. I zaraz zobaczymy. Hollow Tree. Czyli tak niewiedzone chyba, tak? Sukces. Aha, przeszukujesz tam te dziuple. Mając nadzieję, że nic się nie wyjdzie. I znalazłeś Lucky Charm. Czachę. To są spucy. No dobra, kurde. Top 3. Uwaga, Juri dostanie. Ła, ła, ła. No i spoko. Co to za Lucky Charm? Plus 5 scavenging. Ej, dobre. Nasz scavenging, mój miły, 91. Czy ja chcę ci dać więcej? Może ja mu? Chociaż Yuri już raczej nie będzie tak scavengeował za bardzo, z tego względu, że... Chociaż on ma 65, dobra. Znaczy nie, to było wypadkowa. Fatigue depression. Ktoś musi zacząć gotować to, co znaleźliśmy wcześniej. Iliana ma depresję chyba. Nie. Fatigue sickness. Depression. Pogadajcie przy ognisku. Nie, nie, nie. Kurde, nie to. Tam jak. Się mocno zmęczysz, weź się tam się odpocznij, ty sobie gotuj, no i tyle. Zmęczenie, trzeba będzie ten garnuszek naprawić trochę. O! Elegancko! Ona ma mega te skillsy. Chociaż jest wredna strasznie. Ale to jest po prostu coś niesamowitego. Tak, tutaj wszyscy kaszlą i mamy ten. Oż w mordę kopany! Trzeba rokować jakoś. Nie wiem jeszcze jak ratować, ale na pewno jakoś. No i tyle, Juri jest bez tego, nie wiem. No i tyle. Dobra. Wy siedzicie tu, gdzie siedzicie. Juri. Siedzi tu. Ty już nie siedzisz, bo idziesz szukać. Ale dobra, bo się już trochę ten zagalopowałem. Kochani, dzięki za uwagę. No i mam taki pomysł, żeby faktycznie parę dni spędzić tutaj. No bo będą to będą takie, kurcze balans pomiędzy tym, to umrze, to nie umrze i tak dalej. Także tu nic nowego nie będzie. Wydaje mi się, że trochę przeskoczę dni z 6. Około 40 dnia myślę, że się zobaczymy i wtedy ewentualnie opowiem, co się stało. Oczywiście cała fabuła nie pominę, w sensie wszystko będziemy robić razem. Ale takie tutaj obozowe sprawy, to myślę, że już wszystko wiadomo, o co chodzi. No i będziemy, kurde, powoli się szykować właśnie na ten namiot medyka. Co, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.